jedna z najstarszych marek yerba mate na świecie, a zarazem jedna z najmłodszych. Yerba mate dla prawdziwych rycerzy. Jedna z popularniejszych w ogóle marek na świecie, jedna z bardziej rozpoznawalnych yerb na świecie. Krzyż Maltański, Cruz de Malta. Zapraszam. Czajnikowy.pl. Wyśmienita. Jedna z moich ulubionych, notabene. Aczkolwiek różnie z tym bywa, bo się to zmienia. Najstarsza marka yerba mate, jedna z najstarszych, 1874. To jest data powstania tej yerba mate, ale dat jest kilka. To na początku była marka chilijska. Chilijczycy robili tę Cruz de Malta, oczywiście w Argentynie, bo w Chile nie rośnie. I nie do końca wiadomo, czy jest to marka chilijska, która była produkowana w Argentynie, czy są to kolejni chilijscy uchodźcy, którzy po prostu zalęgli się w Argentynie i tam produkowali yerba mate. Tak czy inaczej, wtedy ją założono i rzeczywiście można się chwalić tą datą. Aczkolwiek nie wiemy za wiele o tym okresie. Nie wiemy w sumie nic, ponieważ wszelkie źródła, łącznie z właścicielami firmy, milczą na ten temat. I tutaj się kolejna data pojawia, czyli właśnie 2006 rok, czyli moment, w którym Cruz de Malta, będąc jednocześnie już jedną z najmłodszych marek, stała się tym, czym jest teraz. Czyli, uwaga, jeśli sobie spojrzycie na opakowaniu, Molinos Rio de la Plata, spółka akcyjna. Jest to jeden z większych zakładów, korporacji, wręcz przetwórstwa rolno-spożywczego w Argentynie. Odpowiada za kawał PKB, za kawał eksportu. Są to już tacy, prawda, ze stylem zarządzania korporacyjnym przedsiębiorcy, biznesmeni. Zaczęło się w 1904, kiedy to dwóch szwagrów założyło sobie gdzieś tam jakąś firemkę i zaczęli produkować pszenicę, potem olej, wreszcie w latach 40. yerba mate, którą, uwaga, też możecie znać, Nobleza Gaucha. To jest ich oryginalna marka, która swoją historię właśnie ma w latach 40. I potem swoją starszą, przyrodnią siostrę wykupili. Uczynili już stricte argentyńską, bez żadnych Chilijczyków. Zmienili szatę graficzną, zmieniali co się dało. Wokół tego krzyża maltańskiego kiedyś było napisane niezmienna jakość od samego początku. Tak jakby w kontekście tej daty tutaj. No i oczywiście zniknęło to. Nie wiem, czy to specjalnie, czy jakoś nie pasowało w design, aczkolwiek ja nie powiedziałbym, że to się nie zmienia. Jest to bardzo zmienna marka. Większość z Was na pewno bardzo tęskni za czerwonym Cruz de Malta, słynnym czerwonym krzyżykiem. Jeżeli pijacie yerba mate wystarczająco długo, to co prawda stare czasy, chociaż nie jakoś takie bardzo stare, antyczne, bo mówimy o dekadzie, ale wielu z Was się tam chwali, że yerbę pija już od kilkunastu lat, więc pamiętacie czerwony krzyżyk. Ci, którzy zaczęli niedawno, nie pamiętają, nie skosztują i to na pewno nie jest czerwony krzyżyk, bo te czerwone listki to nie to. Tamta paczka była cała czerwona i to była Despalada. Po prostu ta marka wypuściła Despaladę bez łodyżek, smaczniejszą, mocniejszą i wszyscy za nią tęsknią. Chociaż ja nie wiem, czy ktoś pamięta tak naprawdę, jak to smakowało i jest w stanie powiedzieć, no zeszła na psy ta yerba. Niemniej dużo jest takich głosów, więc coś się w niej zmieniło na pewno, bo wiele osób twierdzi, że kiedyś była smaczniejsza i ta Despalada, i ta Elaborada, czyli biały krzyżyk. No teraz tego nie ma, pojawiły się różne mieszanki. Obecnie w portfolio tej marki, która, tak jak mówię, jest już zarządzana korporacyjnie, więc ogólnie sprzedaż, żadnych sentymentów, co się podoba, jaki jest rynek, to mamy, a mamy to. Piękny design i po prostu czystą Despaladę, wersje ziołowe, wersje ekspresowe i wersje, co ciekawe, z zieloną herbatą. Co uważam jest fajnym krokiem, ponieważ w tej odsłonie yerba mate Cruz de Malta jest naprawdę przyjemna. Sama w sobie już od zawsze kojarzyła mi się z zieloną herbatą. Smak Cruz de Malta jest taki bardziej stonowany, lżejszy, jest nieco sianka, jest nieco właśnie jakby zielonej herbaty, nawet w tej czystej wersji. I mniej jest gdzieś takiej prażonej nuty, mniej jest tego dymu. Jak na argentyńskie, to muszę przyznać, że jest dość łagodna, ale to bardzo mi się podobało. No i pewnie dlatego popularność czerwonej, bo uważam, że ona jest dość słaba.
troszeczkę, w sensie, jeśli chodzi o zawartość kofeiny, może nie jest tak źle, ale ja jej nie lubię parzyć wiele razy, więc ogólnie wypijam niedużo jej, więc ogólnie nie pobudza mnie tak bardzo, jakby mogła. A właśnie ta czerwona to było to, ponieważ ona pobudzała szybko, nawet przy niewielu parzeniach, póki ten smak się utrzymywał. Tak czy inaczej, wciąż bardzo ją lubię, przypomina mi na przykład mojego ulubionego krausa, jest gdzieś w stronę takiego roślinno-zielono-ziołowo-herbacianego klimatu, mniej w tym jest gdzieś jakiejś paragwajskiej pylastej nuty. Tak czy inaczej, każdy powinien tego skosztować. Nie wiemy za bardzo, skąd się wziął ten krzyż. Może wy macie jakieś informacje. Ja tego szukałem. Jedyne, co o krzyżu maltańskim znalazłem, to oczywiście to, czym sam jest, czyli symbolem zakonów rycerskich i cnót rycerskich. Każde z jego ramion podobno symbolizuje inną cnotę rycerską i może gdzieś to zainspirowało założycieli marki, żeby tak jakby coś rycerskiego było na tym opakowaniu, ale nie znalazłem żadnych powiązań krzyża maltańskiego ani z Argentyną, ani z Chile, gdzieś tam jakaś straż pożarna ma to w logo, gdzieś jest jakiś medal, ale tak ogólnie wiecie, nic jakoś takiego intensywnie znaczącego. Jeśli coś o tym więcej wiecie, piszcie do nas. Czy pamiętacie jeszcze krzyża sprzed zmiany właścicieli, sprzed zmiany szaty graficznej, sprzed w ogóle wszystkich zmian? Czy jesteście wierni tej marce, kiedy wam smakowała bardziej? I czy podzielacie moją, mimo to, niezmienną fascynację tą firmą? Bo ja ją naprawdę lubię i naprawdę szczerze, serdecznie polecam. Piszcie do nas, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia przy kolejnej yerba mate na czajnikowy.pl.